Cześć, dzień dobry, dobry wieczór, witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj troszeczkę w innym wydaniu, ponieważ idę zaraz na parę drinków i troszkę potańczyć, ale stwierdziłam, że wpadnę do Was na chwilkę, pokazać Wam, co dzisiaj kupiłam oraz co dostałam. Także zaczniemy może od tego, co kupiłam. Chyba lepiej jednak tak z włosami. Także jak wiecie, szykuję Halloween. Jak wiecie, też w dwóch pozostałych filmikach jest trochę rzeczy, które kupiłam. Dzisiaj zrobiłam ostatni lot zakupów Halloween i stwierdziłam, że się z Wami podzielę. Po raz kolejny zaatakowałam funciaka, czyli wszystkie rzeczy, które Wam teraz pokażę, będą po funcie. A co kupiłam? Zaczęło się od torby, słuchajcie, którą kupiłam, która jest według mnie przepiękna, z takim pagiem, który jest unicornem, z napisem I wish I was unicorn. Także kupiłam takie oto miseczki, które będą pasowały do wszystkich reszty, bo stwierdziłam, że będzie trochę jedzenia tego. Chcę upewnić się, że każdy będzie miał coś do zjedzenia, co lubi, także trochę różnych przysmaków pokupuję, więc na pewno się takie talerzyki przydadzą. Jest ich tutaj 20. Kolejną rzeczą, którą kupiłam, to kolejne dwa lampiony. Mam już, nie pamiętam już ile tam, jak wejdziecie w poprzednich filmikach, jest ich troszkę więcej, ale stwierdziłam, że lepiej za dużo niż za mało. Dlatego dokupiłam talerzyki, sztuk 20 również. Mam już jedne, ale jak będziemy mieć torta i pizzę, to nie chcę na tych samych talerzykach, bo to bez sensu. Kolejne słomki, bo stwierdziłam, że tamte mogą być niewystarczające. Poza tym te są fajne, papierowe, sztuk 20 również. Dokupiłam do tego kolekcję na toaletę. Takie oto naklejka. Tutaj są pająki. Nie wiem, czy to dokładnie widać. Bardzo fajne. Dokupiłam takie różne taśmy. Jedną na pewno przykleję na drzwi pokoju, drzwi hotelu. Drugą na ubikację, a trzecią gdzieś po prostu zawieszę na ścianę. Oraz kupiłam dwa opakowania. A to są dwie różne rzeczy. Żelki kacperki, które są takie z oczami, nie z oczami. I drugie tutaj takie oczy. To jest bardziej tak dla fanu, one są również po funcie. Pokażę Wam też moje rzeczy, które przyszły z eBaya. Oczywiście osoby, które śledzą mnie na Witali, widziały te rzeczy, ale jeżeli jesteś tutaj z innego powodu, trafiłeś do mnie przez przypadek, trafiłaś, przepraszam, to pokażę Wam, co ostatnio kupiłam na Halloween, co równie wiąże się z moim kostiumem. Cały taki czarny glitter przyszedł. On jest bardzo fajny. Victoria's Secret. 100 gram, zapłaciłam za niego bodajże 3 funty, 2,99. Zobaczymy, jak się będzie trzymał. Przyszedł też 3 tubki mojego kleju na glitter. On jeden kosztował chyba 2 funty, ale było kup 2, trzeci gratis, czyli zapłaciłam 4 funty za 3 opakowania kleju. U mnie nigdy tego nie za wiele, ponieważ będzie dużo imprez tematycznych, więc mi się na pewno przyda. Specjalny wosk do robienia ran dzisiaj przyszedł z firmy Snazaro. On był chyba za 4,50. Były tańsze na eBayu, ale z tego co wiem, polecam tą firmę. Dużo rzeczy jest z tej firmy i jednak wolałam zapłacić więcej, a mieć coś pożytecznego. Kolejną rzeczą, która przyszła, to jest też z firmy Snazaro. Zamówiłam taki olejek. To jest olejek, dzięki któremu nasze blizny zrobione będą wyglądały bardziej naturalnie. Widziałam filmiki na YouTubie, wygląda to super. I słuchajcie, nawet nie wiedziałam, pani mi tutaj dodała klej i trochę gemsów takich. Na pewno wykorzystam, o to się nie martwię. Kolejną rzeczą, która przyszła, jest to błyszczyk. On był za 2,50 bodajże. I kolor jest taki metaliczny, taki czarny. Powiem Wam tak, pomalowałam się przed tym, żeby sprawdzić, jak to wygląda i po 2 sekundach było mi ciężko to zmyć, także myślę, że będzie fajnie się trzymał, szczególnie, że jak ja próbowałam wcześniej, to nie miałam nawet żadnego podkładu, także myślę, że to jest strzał w dziesiątkę na Halloween. No i oczywiście pokazywałam Wam roga z Primarka, ale mój róg przyszedł, który uważam będzie lepszy od tego z Primarka. Tutaj mam ten z Primarka, który kupiłam. Także dajcie znać, który Waszym zdaniem na Halloween jest lepszy. Ten jest typowo czarny, z takimi fajnymi łóżkami.
a ten jest z kwiatami. Mnie się wydaje, że będzie lepiej pasował ten, ale z chęcią wysłucham Waszych opinii. Kolejną rzeczą, która przyszła, to są body jumps. Dwa na piersi. I drugi taki. Myślę, że użyję tego, ponieważ jest bardziej wyrazisty, a mój gorset jednak dużo odsłania. One były po 2,50 funta za sztukę, czyli nie wiem, 12-13 zł za jedną. I mam parę różnych na twarz, wszystkie po 2,50 za jedne. Widziałam dzisiaj w Primarku parę na przecenie po funcie, ale nie są one aż tak fajne, nie są aż tak duże jak... Nie wiem, czy ja to dobrze pokazuję. O, przepraszam. Nie są takie duże jak te tutaj. I na Halloween myślę, że ubiorę te niebieskie. Albo te niebieskie przedtem. I też kupiłam więcej, ja lubię mieć wybór. I tak jak mówiłam, dużo imprez tematycznych, także na pewno się przyda. Kupiłam dzisiaj parę rzeczy w Wilkinsonie, słuchajcie, też z firmy Snzaro, po 2 funty, 12 ml brokatów. Jeden jest taki fioletowy, a drugi jest taki kolorowy. Jest tego sporo, szczególnie, że tu będę chciała mieć wszędzie brokat, tutaj ręce, także myślę, że będzie bardzo, bardzo fajnie. Dokupiłam maski moje ulubione, nadal trwa promocja w Superdragu, po funcie maska Panda. Jest to jedna z najlepszych masek, jakie ostatnio miałam, poza Victoria's Secret. Jednak Victoria's Secret kosztuje 5 funtów, a tutaj mamy za jednego funcika. Opłaca się, kupiłam sobie 3. Przy okazji namówiłam kolegę i on sobie też wziął, więc mam nadzieję, że mnie nie zabije i że jemu też się sprawdzi. Kolejną rzeczą w Superdragu, jak wiecie, ostatnio nie chodzę do kosmetyczki, bo nie mam czasu. Dokupiłam sobie paznokcie, 7 funtów za sztukę, czyli w Polsce to wychodzi, nie wiem, 35 zł za opakowanie. Można znaleźć dużo tańsze paznokcie, ale jednak nie sprawdzają mi się tak dobrze jak każde inne. A w Superdragu dzisiaj była promocja, kup 2, 3 dostaniesz gratis. Także wybrałam sobie taki odcień. Takie. Tu są jedne matowe, drugie świecące, trzecie z brokatem. I mój absolutny faworyt, który założę sobie jak te mi odpadną, to są te. Także 3 pary tego. Nie kupowałam dużo więcej, ponieważ jak wiecie, zbieramy na samochód, także staram się nie kupować za dużo, ale weszłam do Kiko, ponieważ potrzebowałam podkładu. Nie miałam jeszcze nigdy podkładu z Kiko, przepraszam, a wiem, że one są tam tanie, bo 15 funtów, czyli jakieś 75 zł. Weszłam, w ogóle się okazało, że 30% było off, czyli w tym momencie zapłaciłam za 30 ml podkładu chyba 10,99. Pudełeczko jest takie. Moje jest w kolorze Warm Rose 50. W ogóle bym wzięła sobie zły kolor. Na szczęście podeszła do mnie pani, sprawdziła mi i powiem Wam, mam ten podkład na sobie, czuję się rewelacyjny, nie czuję się ciężka, jakby twarz i fajnie kryje i w dodatku w ogóle nie widać, że go mam na żywo, także naprawdę polecam ten podkład z Kiko, to jest Unlimited Foundation i jest 30% off chyba na wszystkie kosmetyki, chociaż nie jestem pewna. I teraz słuchajcie, mój absolutny hit, czyli coś, co ja kocham. Kocham cienie Urban Decay, to są w ogóle dla mnie number one, mam większość paletek, czekam ogólnie na święta, ma wyjść jedna, która ma zupełnie inne kolory, ale mam sporo, mam Nakedy 2, mam... Boże, nie pamiętam imion, także nie będę kłamać, ale wyszła teraz nowa paletka Urban Decay Cherry. One są po 42 funty w Anglii. No nie wiem, ile to będzie w Polsce, około 200-220 zł, podejrzewam, około 220 zł w Polsce paletka. Jest to paletka rewelacyjna, oglądałam chyba 20 tysięcy różnych make-upów wczoraj, zakochałam się w każdym kolorze, ale wiedziałam, że po prostu nie mogę teraz tego zrobić, ponieważ zbieramy na auto. I mój Andrzej słyszał, jak oglądam i te filmiki. I dzisiaj, kochane, jak skończył ryby, okłamał mnie, bo powiedział, że jest w domu, a on w tym momencie był na shoppingu, był w Devenamsie i słuchajcie, zobaczcie, Naked, mam nową paletkę Naked, mam pomalowane nią, teraz oczy nie widać, ale jest super, pigmentacja, kolorystyka, ja Wam zaraz pokażę, to jest przepiękne, wszędzie są czeresienki, nie wiem, czy to dobrze widać, pudełko jest super zrobione, no po prostu, w
Widać już pewnie ślady użytkowania, bo się malowałam. Ale tak to, takie tu są kolory. One nie wyglądają tak pięknie tutaj na YouTubie, jak normalnie, także polecam zajrzeć sobie na przykład na jakieś profesjonalne vlogi, gdzie naprawdę można zobaczyć, jak cudownie ta paletka maluje. Ja chcę zobaczyć tylko, czy dam radę Wam pokazać pigmentację tego, tego produktu, żeby sobie... No Jezus, no ja dziewczyny, ja nawet nie potrafię opisać mojej miłości do produktów Urban Decay. Zobaczcie. Tak to wygląda. I boskie, 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 42 funty, dziewczyny, warto wydać pieniądze. Ja mam na żadnej palecie Urban Decay, jeszcze się nie zawiodłam. No polecam, 42 funty, debenhams, można też zamówić online. Jestem przeszczęśliwa dzisiaj po prostu, szczególnie do mojej czerwonej sukienki makijaż pasuje rewelacyjnie. Szkoda, że nie widać tego w kamerze, no ale trudno. Żegnam się z Wami, chciałam ten filmik zrobić krótszy, ale jak zwykle wyszedł dłuższy, także byłoby mi bardzo, bardzo miło za każdy komentarz i za każdego subskryba, because, przepraszam, czasem tak mi się wtrąca, bo jednak fajnie jest wiedzieć, że ktoś to ogląda, że ktoś to lubi albo nie lubi, co mogę zmienić, naprawdę ja się nie obrażam i wszystko, całą krytykę przyjmę na klatę i postaram się poprawić, także dziękuję Wam bardzo za uwagę i życzę Wam miłego wieczoru. Pa, pa.